Moi drodzy, tak tutaj jeden z widzów zasugerował, żeby pokazać Wam mój warsztat pracy, a nie tylko pracę. No i uznałem to za świetny pomysł, tym bardziej, że no, przebiliśmy tą magiczną pierwszą barierę 1000 subów, za które wszystkim subskrybentom bardzo dziękuję. I dzisiejszy materiał nie będzie akurat z pracy, ale będzie właśnie, pokażę Wam moje narzędzia, kabinę, samochód. Warsztat, można powiedzieć, na kółkach, w którym spędzam większość dnia. Także zapraszam Was najpierw do kabiny, a później na zaplecze, gdzie pokażę Wam moje zabaweczki. A teraz zapraszam do kabiny. No dobra, zaczniemy, moi drodzy, od kabiny. I teraz tak, no kabina jak kabina. Chciałbym Wam pokazać to, czego nie widzicie, jak ja do Was jeżdżę i do Was w czasie jazdy nagrywam, jak jadę do klienta. Tutaj chciałbym Wam pokazać wieszak, na którym wisi kamera. Na tym właśnie kamerka wisi, gdy do Was przemawiam. Stąd się nagrywa. No tutaj normalnie telefon. Także nie ma radyjko, które mi gra. Tutaj, gdzie kabelki wiszą, tu akurat jest rejestrator jazdy, no teraz jest zdjęty. I to wszystko, no tu w kabinie, jak widzicie, no też nie jest za czysto, ale no nie mam kiedy za bardzo też sprzątać. Także no staram się utrzymać porządek, w końcu to mój, można powiedzieć, drugi dom. Tak sobie jeszcze obejrzyjcie tą kabinę w koło, jak to wygląda, bo może nie wszystko też widzicie. No, z tego punktu, z którego nagrywam, także teraz macie okazję niepowtarzalną obejrzeć wszystko i zaraz przejdziemy do kabiny, znaczy na pakę, gdzie pokażę Wam moje narzędzia, regały, to jak mam rozłożone i postaram się też pokazać Wam właśnie narzędzia po kolei, że tak powiem, od najmniejszych do największych. To, co mam, to, co najczęściej używam, z czego korzystam. Także zapraszam na pakę. No i witamy na mojej pace. Zapalę światełko. Będzie lepiej widać. I teraz tak, moi drodzy, najpierw Wam pokażę tak ogólnikowo, jak to wszystko wygląda. Później będę prezentował Wam po kolei w miarę te narzędzia, bo nie wszystko chyba będę w stanie Wam pokazać. Ale ogólnikowo na razie, a później poszczególne narzędzia, mniej więcej jakie mam, do czego mniej więcej używam, może tak, to zacznijmy od tej ściany grodziowej. Tutaj, jak widzicie, pełno wieszaków, węże, skrzynia z narzędziami, z której dobieram narzędzia. Nie używam jej, że tak powiem, na co dzień. Skrzynka codzienna, z którą latam do klienta, w której mam narzędzia podstawowe, które najczęściej używam. Jakie mam, później Wam też dokładnie pokażę. Rurki i teraz tak, no tutaj do udrażniania odpływów, statyw pokażę Wam do poziomicy laserowej, poziomica laserowa, klucz szwedzki, papier, ręcznik papierowy, który dużo zużywam, wykrywacz metali czy przewodów, to Wam też zaprezentuję i teraz przejdźmy na regały. Tutaj na dolnej szufladzie, jak widzicie, mam różne kształtki, które najczęściej są używane, tak, są wymieszane, ale to nie ma znaczenia, ja sobie po prostu dobieram, jak coś potrzeba, staram się mieć wszystko, żeby z każdą pierdołą do sklepu nie latać. Walizka magiczna, elektryka, później Wam pokażę, młot udarowy, kamerka, endoskop taki i teraz, nie przeszkadza, teraz tak, tutaj mam zawory i mam tu podpisane, to są zaworki kątowe, czyli jedna druga na jedna druga, jedna druga na 3/8, jedna druga na 3/4 i tutaj jedna, to jest taki kombinowany zawór, tu jeden jest
do baterii, ale generalnie to jest kombinowany, jedna, druga na 3/8, na 3/4. No i dalej to już są takie drobiażdżki, jak jakieś przedłużki, perlatory, tutaj mam uszczelki, tu różne głowiczki, tutaj takie podstawowe do miedzi na gaz. Tutaj też takie kształtki mosiężne, tak, zaworki, to są po prostu drobiażdżki. W tej skrzynce, może wyciągnę kawałeczek, żeby było widać. Tu mam kształtki do peksy, do, na wodę, to są przeważnie szesnastki. No, w tej skrzyneczce to też taki miszmasz, jak widzicie, perlatory, uszczelki i takie skręcane awaryjne do peksy. Tu na górę przejdźmy, wężyki. Wężyków tutaj tam takich mały zapas mam, czy tam gdzieś trzeba wymienić przy spłuczce, czy coś w tym rodzaju. I teraz tak, tutaj mam narzędzia, końcówki do wkrętarek, do wiertarek, to wam później pokażę. Przejdźmy dalej. Druga półka cała to są elektronarzędzia Grafita. To wam też zaprezentuję za chwilę po kolei wszystkie. Teraz dolna półka, też różne, no, szpargały, drobiażdżki, części, także tego wam nie będę wyciągał, nie pokazywał. To są po prostu różne, różniste pierdółki, które są, no, używane. I to jest taka półka z pierdołami, ta dolna półka podobnie. Tu mam jeszcze kształtki, ocynk, kształt na końcu, kształtki czarne do gazu. I teraz jeszcze niższa półka, już ostatnia. Tutaj mam otwornice. Tutaj mam silikony i kleje, cała skrzynka. No i tutaj w tej skrzyneczce są części do spłuczek do zabudowy. Tak pokrótce. W tym magicznym pudełku, wam też tak z grubsza pokażę, to jak widzicie, na przykład jak będzie potrzebna rura do odpływu do WC do zabudowy, czy półelastyczne syfony do umywalek, korki spusty do umywalek, zawory spustowe, syfony takie. I tutaj tak na przykład w pudełku mam takie też kliklaki, które są nowe oczywiście, które no też dużo wymieniam. Postaram się to mieć na stanie, żeby ludziom od razu wymienić, gdy jest zepsute. I teraz, moi drodzy, przejdźmy. Ten odkurzacz to wam później pokażę. No tu jeszcze w tym kartonie mam, bo już nie mam gdzie tego wsadzać. Tu jak widzicie też mam jeszcze do spłuczek do zabudowy rury spustowe i harmonijki do zwykłych kibelków, tak jak takie półelastyczne rury, które też czasami używam gdzieś do odpływów. To tak trzymam na razie w kartonie, bo nie mam gdzie tego trzymać. I teraz... No i teraz tak, ta półka na krótszej ścianie, no ten odkurzacz to wam później pokażę. Tu mam taką skrzyneczkę z różnymi właśnie odtłuszczaczami, smarami, taka po prostu chemia. To wam później zaprezentuję. Tutaj w tej szufladzie, a wam pokażę, w tej szufladzie mam właśnie zawory napełniające do spłuczek. Tu są jedna, druga. Tutaj 3/8 i tutaj zawory spustowe do tych zwykłych ceramicznych spłuczek. I teraz tak, tutaj różne kołki rozporowe, redukcje gumowe, takie tam z 50x40, z 40x32. Tutaj różne szpargały, tutaj krzywki do baterii, także no jest ich sporo.
tutaj można powiedzieć narzędzia, tutaj tutaj trzymam właśnie ten detektor gazu, wiertła, gwintownica, no i górna półka, to też takie miszmasz trochę, tutaj uszczelki pod do spłuczki, no w tej skrzyneczce, to w sumie mogę wam pokazać od razu, w tej skrzyneczce trzymam, jak otworzę to pokażę, a w tej skrzyneczce trzymam części do montażowe do całych muszli, czyli kołki przytwierdzające muszle, tutaj śruby montujące od spłuczkę z miską sedesową. Także to trzymam sobie osobno. I generalnie no jeszcze tutaj mam węże do słuchawek, bo się często właśnie gęsto trafiają, żeby wymienić. Jakieś tam, powiedzmy, wylewki. No i z tej strony tutaj pistolet do silikonu, który wam pokażę. No i statyw do, to też wam później pokażę, statyw do poziomicy laserowej. Także z grubsza, no tu jeszcze na dole wam nie pokazałem, tutaj mam różne włączniki, gniazdka, które tam czasami trzeba gdzieś wymienić. Tak to z grubsza wygląda. Teraz moi drodzy, wam zaprezentuję po kolei narzędzia, mniej więcej jakie mam, jakie używam i do czego. Także tak to mniej więcej na tej mojej pace wygląda z grubsza. Światełko, jak widzicie, profesjonalnie założone przez mnie samego. Także jak jest ciemno, w takie zimowe wieczory, to fajnie to wygląda. No i tu jeszcze na tej półce, jak widzicie, apteczka, którą już nieraz używałem, bo już widzieliście, że sobie palucha nieraz rozwaliłem. Także przy moim fachu apteczka musi być pełna, to nie ma dwóch zdań. Gaśnica, na szczęście jej nie używałem i obym jej nigdy nie używał, ale musi być. No i do udrażniania, tutaj akurat teraz kupiłem nowy. Jest razem już z napędem, bo miałem starszy, ten, który tam widzieliście na górze, on jeszcze działa wszystko. Tutaj wkrętarkę montowałem, ale ta wkrętarka już padała powoli i kupiłem, to jest nowy nabytek, on już jest razem z napędem fabrycznie złożony, także no, robi swoją robotę, ale o tym za chwilę jeszcze wam powiem. Teraz pozwólcie, że pokażę wam właśnie narzędzia, jakie mam. I tak jak powiedziałem, od najmniejszych do największych. Nie wiem, czy wszystko wam pokazywać, no bo śrubokręty to przecież każdy wie, jak wygląda. Nie będę już tutaj strugał wariata, że będę wam prezentował śrubokręty, chociaż może wam jakiś fajny śrubokręt pokażę. A co tam? No ale postaram się właśnie pokazać narzędzia, jakie mam. Mniej więcej, no, do czego używam, no, może niektóre powiem wam, do czego używam, no bo przecież nie będę wam mówił, do czego śrubokręt służy, no, nie przesadzajmy już z tym, czy młotek, nie, ale są narzędzia, które wam zdradzę, do czego są i to wszystko. Na razie, wracamy za chwilkę. Dobra, moi drodzy, teraz narzędzia. Chyba najbardziej oczekiwane. Zacznę od tej skrzynki, która jest, że tak powiem, rezerwowa, w której narzędzia wożę, ale je biorę jak są potrzebne. Bo nie, chyba sobie nie wyobrażacie, że taką skrzynię bym do klienta targał. No raczej mało realne, chociaż ma niby kółeczka, ma rączkę jak walizka, no mogę lotem lecieć, ale zacznę od tego. Tutaj mam takie pierdółeczki, nie wiem, wrzucam po prostu. Czasami jak coś potrzeba na szybko, to stąd sobie biorę. Teraz tak, pierwsza warstwa. Tu są śrubokręty, które rzadko używam. Tutaj jest właśnie, to jest mała rzecz, jest, jak widzicie, już zjechana strasznie,
ale to jest świetna rzecz właśnie do wykręcania urwanych gwintów, jak zostaje w rurze gwint. No jest piękna sprawa, także no będę musiał pomyśleć o kupnie nowej, ale jest niezawodny. Tutaj mam imbusy, takie większe. Też mało je używam, dlatego trzymam je tutaj. Do wykręcania perlatorów, tak żeby ich nie uszkadzać. Także to jest taki gadżetik, można powiedzieć. Gradownik. Nożyki do ostrza, do nożyków. Też lubię mieć zapas, bo często się łamią, jak wiecie. Dalmierz. Czyli na odległość mogę sobie mierzyć, zamiast miarką latać, to tym sobie mogę mierzyć, przystawić od ściany do ściany i łapię odległości. Teraz tak, to odsuniemy i teraz mam pierwszą komorę. No tutaj, moi drodzy, wycinak do zlewów, do metalowych zlewów, na otwory pod baterie. Tego też rzadko używam, dlatego tutaj trzymam. Klucze, które już znacie, które też dość często w sumie używam. Młotek, którego często zapominam, jak wiecie, i przybijam czymś tam. To, co wam kiedyś prezentowałem, takie chińszczyzna, którą nie wiem po co wożę, ale wożę. Do obcinania rur tutaj jest do 40, do 32 i do 50. To biorę jak potrzebne. No i tu jakieś przecinaki, nożyki, pierdoły, takie można powiedzieć rzeczy, które... No i na dole to są narzędzia, które praktycznie nie używam, a są rezerwy. Opa. Jeszcze se palca przyczasnąłem. I tu mam, zobacz, tutaj mam całą skrzynię takich różnych narzędzi, no miara taka taśmowa. No jak widzicie tutaj, a to mogę sobie od razu tu przerzucić. No młotek gumowy, jakieś rezerwowe nożyce, no i pełno kluczy. Tutaj mój pierwszy wykrywacz, trzymam go na pamiątkę, nawet nie działa. Nie wiem, czemu to trzymam, to pierwszy wykrywacz, tam metali w ścianie, przewodów, ale nie wiem, po co to trzymam, ale trzymam. No. Do wycinania w regipsach, chociaż tego też już praktycznie nie używam. No i cała skrzynia takich właśnie narzędzi, których kiedyś używałem. Jak kupuję nowe, to te stare wrzucam tutaj. Nie wiem, po co trzymam, ale trzymam. No. I to jest taka skrzynia, która jest, że tak powiem, z której dobieram narzędzia w razie potrzeby. Ok, ja tą skrzynię wystawię na razie, żeby wam pokazać, co mam dalej. O. Także no, jest cholernie ciężka, na pewno będzie po schodach na czwarte piętro nie wnosił, to nawet nie ma o tym mowy. Nie wiem, czy się to nie uda, dziadostwo. A będziecie mieli... Jeszcze mi budzik się zerwał, kurde. Dobra. Ta skrzynia na bok. I teraz tak, kochani, tutaj lećmy od tej grodzi. Tu jeszcze wam nie pokazywałem. Jak widzicie, mam rury też 110, takie, które tam awaryjnie są potrzebne. No i tutaj mam, chociaż pokażę wam, tylko to trochę odrzucę. To jest moja pierwsza praska, nie elektryczna, ręczna właśnie do peksy, nie? Także tą praskę też tak trzymam, że tak powiem, awaryjnie w razie co. Ona jest praktycznie nieużywana, ale mam, no. Także ona sobie tutaj z boku, no i tutaj te. I teraz tak.
do udrażniania kanalizacji, znaczy zlewów. To akurat jest, że tak powiem, z szerszą końcówką. Ta końcówka jest na szerokie sita, czy w brodziku, czy w zlewie z tym większym sitem. Zaraz Wam wlezę na pakę, pokażę jeszcze inne końcówki do tego. Tutaj jest końcówka do udrażniania muszli, którą sobie można podmienić. A tutaj mamy końcówkę do małych sitek. Także no, ma ciśnienie naprawdę duże robi i potrafi wypchać no, spory zator. Co dalej? No, szweda tego to już nieraz widzieliście w akcji. Powiem Wam, że no, są większe, ale ten jak póki co na razie mi w zupełności starcza. Także to teraz to jest takich dłuższych statyw Boscha, nie byle co, moi drodzy. Nie to, że to lokowanie produktu w żadnym wypadku, po prostu kupiłem, bo dobra firma. I teraz tak, do czego ten statyw służy? Otóż ten statyw jest, zaraz Wam zaprezentuję. Ten statyw jest do poziomicy laserowej. Pewnie wielu z Was się z tym spotkało. Mniej więcej Wam pokażę, na czym dowcip polega. Raz tak, tą końcówkę zakładamy tutaj. I to idzie do sufitu, żeby sufitu nie pobrudzić. Tu na dole ta nóżka idzie do podłogi. I to jest na tyle długie, zaraz Wam pokażę, że można... pokontruję. Także to można naprawdę dość wysoko ustawić na wysoki sufit. I teraz tak, pokażę Wam mniej więcej, jak to mi wygląda w rzeczywistości, troszkę zmniejszę, żeby to lepiej łapało. Teraz tak, te elementy, które tutaj mamy, to montujemy właśnie tu. To zaskakuje i teraz to przykręcamy do statywu. Zaraz Wam od razu przy okazji zaprezentuję tą poziomicę. O, teraz tak. Też oczywiście, bo to było w komplecie. Poziomica to jest dobre do wieszania karniszy, obrazów. I tutaj mamy poziomicę, którą przykręcam tutaj. Od spodu i mogę ustawić właśnie różne wysokości, czy ją w ten sposób, czy w ten. No włączać nie będę, bo tu na dworze nie widać. Zresztą nieraz przy świetle w mieszkaniu, bo tu jest czerwony laser, bo zielony jest bardziej widoczny. Są też magiczne okulary, moi drodzy. Także wiem, że wyglądam jak mucha, ale te okulary pomagają widzieć właśnie promień, jak jest w pomieszczenie dobrze naświetlone i tego czerwonego lasera nie do końca widać. Zakładam te okularki i wtedy ten promień idealnie widzę, nawet w promieniach słonecznych. Bez tego czasami nie ma, jest, nie ma, jest. Także nie, no żarty żartami, ale okulary naprawdę się przydają, bo zielony laser jest bardziej widoczny, czerwony mniej widoczny, dlatego te okulary są bardzo pomocne. Także to jest część, nazwijmy to,
jeśli chodzi o tą poziomicę. Potem po robocie to wszystko składamy i chowamy do pokrowca. I tu jest właśnie kieszonka na te wszystkie części. Poziomica laserowa jest, no powiem wam, cholernie przydatna, pomocna w wielu naprawach. No, poziomice to już wam boszowska, także no są bardziej profesjonalne poziomice, ale dla moich potrzeb ta poziomica w zupełności wystarcza. To tyle jeśli chodzi o poziomice i tu jeszcze wam pokażę właśnie też Boscha detektor. Prezentowałem go wam jakiś czas temu, ale jest no nieodzowny też przy pracach przy wierceniu. I tak tutaj widzicie, ma tak, możemy wykrywać przewody pod napięciem, stal i profile. Także jest też, możemy wyłączać sygnał dźwiękowy, włączać sygnał dźwiękowy, podświetlenie. I tutaj właśnie, gdzie jest ten otworek, gdzie mamy wiercić, właśnie namierzamy, czy coś jest, czy nie ma. Także no, przy wierceniu jest naprawdę bardzo, bardzo przydatny. Czasami no, może potrafimy uniknąć jakichś niespodzianek typu rura z wodą, czy przewód elektryczny. Także to jest ta drobnica. Co ja wam tutaj... No tu już latarki, to tam latarki, to takie awaryjne. No tutaj spirala do maszyny do udrażniania, chociaż miałem wam pokazywać te mniejsze, ale chociaż wam pokażę, może tak trochę od innej strony zacznę. Zaraz wam pokażę tą maszynę do udrażniania i później jeszcze przejdziemy do tych mniejszych narzędzi. Ale jak tu już mam odkryte, to wam pokażę tą spiralę, do czego ona jest. Tutaj, moi drodzy, ja wam wyciągnę. To jest tak zwany, go to nazywam, ciężki sprzęt do udrażniania. To jest do takich dużych zatorów, do grubych rur. O, i przy okazji nóżkę znalazłem, chociaż to nie do końca od tego, nieważne. I tutaj jest dodatkowa nakładka, ten bęben właśnie na mniejsze rurki, mniejsza spirala. To wtedy wyciągamy, możemy to odstawić na bok i wtedy zakładam tą spiralę. Ją tutaj przepuszczam, nie będę już tutaj wyciągał wszystkiego, przepuszczam tędy i jeszcze wam pokażę. Do tej spirali właśnie ta torba jest magiczna, w której mam, no, rękawice skórzane muszą być, bo ręką do tej spirali nie polecam trzymać gołą. Latareczka, no to o, baterię trzeba wymienić. Latareczka, jak jest gdzieś ciemniej, i tutaj mam, moi drodzy, końcówki. Czekajcie, ja wam tutaj może na tej skrzyni pokażę. Są różne końcówki. Jak widzicie, są używane. To jest do wypinania sprężyn czy tych końcówek. Bez tego nie wyciągniemy, jak założymy, nie wyciągniemy końcówki. No i tutaj mamy z takim ala brzeszczotem końcówkę. Tutaj taki typowy grot do takich typowych zabić. Tutaj jak jakaś, nie wiem, szmata czy coś, to idealnie się na to nawija. Tutaj mamy, jak są jakieś duże zakręty, ta końcówka się wygina we wszystkie strony. To wszystko na tamtą spiralę możemy założyć.
To jest taka standardowa, że tak powiem. I jakby nam się spirala wypięła, któraś jak się łączymy, to jest do wyciągania właśnie urwanej spirali. Bo spirala się nakręca na spirale i wtedy możemy spiralę urwaną z rury wyciągnąć. To jest właśnie do tego kompletu. No i rękawice, tak jak wam powiedziałam, są zmęczone, ale bez nich i muszą być koniecznie skórzane, bo szmaciane się bardzo pięknie wkręcają w spirale. Zresztą tutaj wam pokażę, może zobaczcie na tej spirali. Tutaj macie końcówki takie. I teraz na przykład, jakbym chciał założyć właśnie na to, tu zakładam. I wtedy to już nie wyjdzie, bo jest zapadka. I teraz, żeby wyciągnąć to, to muszę w ten otwór tu włożyć to i wtedy mogę wyciągnąć. Inaczej to nie ma szans, bo to nie, tak żeby wam pokazać, tutaj się zapada i blokuje. Jak to się wciśnie i ona tutaj wchodzi i blokuje tą spiralę. I bez tego, a to właśnie nam odpycha. Także no, raczej mi się nie zdarzyło, żeby mi się spirala rozpięła, ale w razie jakby się rozpięła, to właśnie tą, co ci wam pokazywałem, to jest... Dobra, to jest to, a jak skończymy używać, zakładamy tą spiralkę z powrotem i tutaj możemy, to jest do mniejszych rur. I wtedy to automatycznie spirala, czy ta spirala, ona się automatycznie wysuwa i pierwszy bieg włączamy, to ona się wtedy tutaj wajchą jedziemy i ona się wysuwa. Tu jest wyłączone, drugi bieg włączamy, wciskamy, spirala się z powrotem chowa. Także to jest to, to już jak wam pokazywałem spirale, chociaż miałem od mniejszych narzędzi pokazać, to już zostańmy przy tych spiralach i to jest ten właśnie mój nabytek. To jest też spirala właśnie, jak widzicie, ona już jest fabrycznie z napędem. Tu jest 8 metrów spirali w bębnie i tu jest podobnie. Tu jest przełącznik prawo-lewo. Naciskamy i jak przesuwam w prawo, to naciskam i wtedy ta spirala automatycznie się wysuwa. Jak przełączę w drugą stronę ten przełącznik, nacisnę, to jak spirala się z powrotem chowa do bębna. Także jest udrażnianie, jest bardzo czyste. I no nie potrzeba dwóch osób i 10 metrów pokoju, żeby całą spiralę chować, tylko ona się po prostu sama wysuwa i sama chowa. Jest wygodne, ma swój napęd. Ten stary, co miałem, właśnie musiałem tam wkrętarkę używać. No do tego też oczywiście rękawice muszą być, bo przy spiralach, no spirala lubi łapać i wciskać. Dobra, ja schowam te większe narzędzia i zaraz przejdziemy do tych mniejszych narzędzi. No dobra, teraz większy sprzęt. Tutaj mam zaciskarkę, praskę. Generalnie jej używam tylko do peksy. Czyli tak, ładowarka do akumulatorów, no zasilacz to normalne. Wiecie co, ja to ściągnę na bok. Wam na tej białej desce pokażę, bo to będzie lepiej widać. O, będę taką deseczkę przygotowałem, czyli tak. Ładowarka, zasilacz. I tutaj mam, powiedzmy, wymienne baterie do tej praski, które jak się rozładują, załączam. Zasilacz podłączam i sobie ładują. Mam generalnie trzy baterie, także nawet na długą robotę spokojnie starczy. I teraz tak, sama prasa. Tu jak widzicie akumulator, to jest już starsza praska, ale świetnie się spisuje. I tutaj moi drodzy, jest taka, no można powiedzieć, nietypowa. Ale już wam pokażę, o co chodzi.
Tutaj szczęka główna to jest tak zwana szczęka matka. Tu mam jedną i tutaj mam kamienie, które wymieniam. Tu mam jedne kamienie do miedzi 15, ale to je sporadycznie używam. Je wyciągam. I tutaj mam, pokażę Wam magiczne pudełko z kamieniami. To są kamienie. Tylko zaraz tak poukładam, żeby było wiadomo, który z którym. A, i tu są kolorami. I to jest, nie wiem, czy ja tu zobaczę. To jest tak, 16. To jest bodajże, zaraz. To jest 20. 20. No i tu jest 26. To są właśnie typowo do peksy i tutaj jak chcę zmieniać, to nie zmieniam całych szczenek, tylko zakładam właśnie sobie kamień, który mi potrzebny. Szczękę i mam gotową na 16. Czy jak chcę zmienić na inny rozmiar, to właśnie wyciągam te kamienie, a te jedne to mam do 15, do miedzi. Ale to jest jedne, bo do miedzi mam inną zaciskarkę, którą Wam zaraz pokażę. Także to trzymam, jak przystało na dziadka, w pudełku po herbacie czy po przyprawach. No i zaciskareczka ta jest akumulatorowa. Robi swoją robotę, także no jest zabytkowa, ale daje radę. No i tutaj w tej torbie magicznej mam tak, no kalibrator. Tu mam obcinak do rur miedzianych, ale to mówię, to te miedzie tak awaryjnie. Obcinak do rury PEX. No i spiralkę do wyginania rurek, żeby powiedzmy, jak się chce się łuk zrobić czy coś, żeby się peksa nie złamała, to się wkłada w środek. Zresztą Wam zaraz pokażę. Zobaczcie, tu na rurce na przykład wkładam w środek i mogę wtedy sobie spokojnie rurę wygiąć. Wyciągam i to zostaje. Także, no i to jest w sumie taka praska do peksy. No i miareczka, jak miareczka, no to jaka miarka, taki. Także to jest, moi drodzy, właśnie do peksy. No i tu jeszcze, tu mam jeszcze mazaczek. Oczywiście made in China, bo w polskich nie widziałem. Z długą końcówką. Także jak jest gdzieś głębszy otwór, jak zaznaczam gdzieś, zresztą Wam zaprezentuję, tylko wyciągnę. Poczekajcie, Wam pokażę, jak mnie się uda, jak znajdę. Zresztą tu macie te kształtki, ja tak zawsze staram się zapas mieć tych kształtek. Jak znajdę taką z uchwytem, to Wam pokażę. Jak nie znajdę, to Wam nie pokażę. Owa. I zobaczcie, to jest z uchwytem i jakbym chciał na przykład przykręcić to i zaznaczyć sobie punkty. I ta długa końcówka właśnie jest po to, żeby sobie swobodnie zrobić. I mam zaznaczone punkty, gdzie wiercić. Także no ten mazaczek z długą końcówką jest przydatny. No, także to jest. Teraz Wam za chwilę. Jeszcze to. Za chwilę Wam pokażę drugą praskę, którą używam tylko i wyłącznie do instalacji miedzianych. Także moment, to wyciągnę i tego oczywiście na samochodzie nie wożę, bo nie codziennie to robię, a sprzęt jest zbyt drogi, żeby to na samochodzie wozić.
Teraz tak, już Wam pokazuję kolejny sprzęt. Wejdę sobie tutaj. No to już jest taki remsik. Powiem Wam, ciężki jak cholera, ale zaraz się dowiecie dlaczego. Uwaga, otwieram szkatułę skarbów. I tu mam już, jak widzicie, do miedzi. I teraz tak, obcinak. Ten już jest automatyczny, czyli jak rurkę łapię, to sobie obraca z grzechotką. Jest po prostu o wiele wygodniejsze. A co najciekawsze w tym wszystkim, jak jest gdzieś słaby dostęp, to mogę wyciągnąć i mieć ręczny. Także to jest, też nie jest jakby co. Kochany YouTubie, to nie lokowanie produktu, tylko pokazywanie moich narzędzi. Także mnie tutaj nie posądzaj o lokowanie produktu. To jest to, miarka, no miarka. Zakochałem się ostatnio w Milwaukee, staram się więcej tych narzędzi kupować. Też nie lokowanie produktu, jakby co. I teraz tak, dobra, ja tą skrzynię wezmę na bok. No i jeszcze oczywiście gradownik. To jest, no, gradownik, jak wiecie, jest do usuwania zadziorów z zewnątrz i wewnątrz. I teraz tak, no, sam rems, jak rems, tutaj już mam, już nie jest akumulatorowy, tylko sieciowy. I tutaj szczęki, no, szczęki, moi drodzy, starałem się dokupić wszystkie z wyjątkiem jednej, bodajże 35, bo tak jak mówiłem, no raz widzieliście, pokazywałem Wam materiał, filmik, gdzie robiłem raz rury 35, ale to w całej mojej karierze, bodajże już 18-letniej, raz tylko mi się trafiło, dlatego tej szczęki nie kupowałem, bo doszedłem do wniosku, że taniej wypożyczyć tą szczękę raz na 18 lat, niż ją kupować za 500-600 zł. Ale resztę szczenek sobie skompletowałem i już Wam pokazuję. Tu jest 15. Tu jest 19. 22. Te dwie nowiutkie są. No i tutaj jest 28. I to są szczęki, które, rury, które najczęściej się robi. Dlatego tutaj mam komplet, żeby mnie nic nie zaskoczyło. I tu jest proste. Zakładamy, zaciskamy i mamy gotowe. Chcemy wymienić. I mamy gotowe. Także jest proste. Bez komplikacji. Także no, te cztery podstawowe to są najczęściej używane. Czyli 15, 18, 22 i 28. Chyba dobrze powiedziałem. Tu są te, ale już czasami tak, 18 i 15. I to jest właśnie V. Tu są właśnie oznaczenia też na tych. Także jak widzicie, 15, 18, 22 i 28. Także to jest komplet tych, które najczęściej są używane. Więcej do szczęścia, że tak powiem, skromnemu człowiekowi nie potrzeba. Także to jest moje takie. No. I sama skrzynia. Sama skrzynia też jest. Zawsze mam problem z pakowaniem. Sama skrzynia też jest metalowa, także nie ma tam jako takiej obawy, że tak, że się coś pęknie, ułamie. No i tutaj, gdzie powinny być jeszcze, bo są jeszcze dwa rodzaje szczenek, ale ja ich nie mam właśnie, bo nie potrzebuję. To trzymam tutaj miarkę, obcinak. I to jest. Tak to wygląda.
walizka podróżna. Ciężka jak cholera, no ale ciężka praca to i ciężka walizka. Dobra, co dalej z narzędzi? Lecimy dalej. I teraz tak. To jest też sprzęt, który stoi w piwnicy. Generalnie go używam no, przy dużych robotach. Jest taki ten odkurzacz przemysłowy, do którego podłączam na przykład bruzdownicę, za którą wam za momencik pokażę. Tutaj zbiera różne pyły. No to jest do takich ciężkich zadań specjalnych odkurzacz, który no, nie jest używany na co dzień. Stoi w piwnicy i czeka na swoją kolej, na swoją pracę. I właśnie do tego odkurzacza podłączam, już wam pokażę, na przykład tą bruzdownicę. To jest firma Black, chyba, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, ale generalnie powiem wam, mam ją kilka lat i ma moc, robi swoją robotę. No i żeby się właśnie nie kurzyło, to podłączam ten odkurzacz, jak robię bruzdy pod przewody, czy pod instalację wodną, czy jakąś kanalizacyjną drobną. Beton, nie beton, żel beton, wszystko wżera się jak komornik w szafę, można powiedzieć. No jak przy odkurzaczach jesteśmy, to wam pokażę taki odkurzacz, który używam, że tak powiem, na co dzień. Czyli przy wierceniu, czy przy wycinaniu gdzieś tam w płytach otworów. To jest grafita. Właśnie wam zaraz pokażę urządzeń. Mam dużo tej firmy. Baterie ma jedne. Wszystkie urządzenia, tylko sobie baterie podmieniam. Nie jest jakaś to firma z górnej półki, ale powiem wam, że używam ją już od ładnych kilku lat i te narzędzia naprawdę się sprawdzają. YouTube to nie jest lokowanie produktu. Mówię wam jak jest, mówię wam jak to działa. Także jeśli ktoś chce używać grafita, to śmiało można używać. Wiem, że to nie jest, jak powiedziałem, z górnej półki sprzęt, ale do prac właśnie, jak dla mnie, się nadaje i zdaje egzamin. Tą końcówkę to już znacie z moich prac. Dawę wam tu na białym tle. Właśnie jest do wiercenia otworów, żeby się nie kurzyło, nie brudziło, czyli zakładamy końcóweczkę na rurę. Przykładam na przykład tutaj, nie wiem czy to dobrze będzie widać, wiertełko i cały urobek odkurzacz zbiera. Tu odkurzacz oczywiście ma też swoje końcówki, bateria. Tu jest akurat chyba 2 ampero, tak, 2 amperogodziny. Największa tutaj 4 amperogodzinna, ale 2 amperogodzinna bateria spokojnie starcza na pracę. Także bez problemu można używać. No i środek tego odkurzacza. O, jak widzicie, jeszcze już trochę tutaj urobku się nazbierało. To właśnie jest to, co nawierciłem, nacięłem. To, no i filterek, który można wyczyścić. Jest oczywiście jeszcze w tym odkurzaczu, jest to fajne, że można ten filterek zmienić na gąbkowy i można normalnie też zbierać wodę nim. Także to jest odkurzacz, który używam, no tak powiem, na co dzień i zdaje, a chodzić, posłuchajcie jak chodzi, może będzie słychać. Także nie jest za głośny, zobaczcie przez sapkę. Ona łapie i trzyma. Także jest. To jest pierwsze narzędzie, chyba znaczy jedno z ostatnich, z najnowszych, które kupiłem, ale ich mam o wiele więcej. Teraz wam je pokażę. To był odkurzacz, moi kochani. Teraz tak. Wyciskarka do silikonu. Też, jak widzicie, na tą samą baterię. Tu jest 2 amperogodzinna. I też spokojnie starcza, bo ona dużo energii nie potrzebuje. Pierwsze, jak robiłem testy, no wyszły mi tragicznie, ale wyszły mi tragicznie te testy i myślałem, że zły zakup zrobiłem, ale powiem wam, że się pomyliłem, bo tu ma regulację.
od 1 do 6. Ja se ustawiłem na początku na 6 i zaczęła mi tym silikonem tak pluć, że nie nadążyłem przesuwać. A kwestia jest na jedyneczkę, nie wiem czy mam, bateria jest naładowana, to wam pokażę. Naprawdę, tylko nie wiem czy mi nie przysech silikon, ale chyba nie. I teraz zobaczcie, można i zobaczcie, ona sobie, a jeszcze jest gdzieś glut, a widzicie, chciałem się pochwalić, moment, przytnę, bo chcę wam pokazać, że naprawdę bardzo ładnie dawkuje ten silikon i no bardzo teraz w sumie tylko tym operuję, tą wyciskarką. Tego glutka wypcham. O, i teraz zobaczcie, jak ja dam na jedyneczkę, ona, o, można leciutko sobie delikatnie przesuwać. Także jest naprawdę świetna sprawa, świetny zakup, nie żałuję. To jest kolejne narzędzie właśnie też z Grafita i powiem wam, że no też nie żałuję tego zakupu, uważam dobry zakup. Oczywiście, rzecz jasna, mam standardowy wyciskacz. Ten wyciskacz to właśnie do, tu na przykład do kotwy chemicznej go używam, jak są śruby, to już jest taki wymęczony, ale czy by bateria padła, czy coś, to mam też właśnie wyciskacz ręczny, nie to, że tylko tym elektrycznym robię. Moment, zbiorę ten silikon, żeby nie upaćkać i zaraz lecimy dalej. A i po to są też ręczniki potrzebne na samochodzie. Dobra. To lećmy dalej, jak już jesteśmy przy tych urządzeniach całych z Grafita, to wszystkie wam pokażę, jakie mam. Teraz tak. Wkrętarka. Też jak widzicie, może tak ją położę. Ona już jest troszkę zmęczona, ale mówię, mam ją już sporo lat. No i tutaj już jest 4 amperogodziny, także większy akumulator, na dłużej starcza. I jest naprawdę, sprawdza się, co tu dużo mówić. No jak widzicie, już tutaj troszkę, ale no pracuje. Także każdą baterię do każdego urządzenia właśnie tego Grafita można przełożyć. Także ja mam bodajże 4 baterie, urządzeń mam więcej i sobie w razie potrzeby przekładam. To jest wkrętarka. Teraz to też widzieliście już nie raz. To jest motowkrętarka, to już z udarem jest i ta to już ma naprawdę moc, beton, nie beton, stropy, nie stropy, wchodzi jak w masło. No i ta już ma 6 amperogodzin, czyli już potężna bateria, która wystarcza na parę godzin pracy. I tą baterię też oczywiście mogę do każdego innego urządzenia podłączyć. Także tak to się prezentuje. Też ma już ładnych parę lat i ma moc i działa. Dobra, następne. To wam pokażę później. To szlifierka Flex. Akurat tarcza Milwaukee. Jak mówiłem, zakochałem się ostatnio w Milwaukee. Także tak to wygląda. No, powinna być oczywiście obudowa profesjonalnie. No i tutaj właśnie, jak widzicie, tu mam baterię, ale mogę ją wyciągnąć, przełożyć tu i działa. Także no to cała seria tych Energy Plus, tak. Energy Plus, ta seria, wszystkie narzędzia pod te baterie pasuje. Także to też znacie z moich filmów, bardzo często tego używam, świetnie się sprawdza. Kolejne. To już jest wiertarka, wiertarko-wkrętarka.
I czym to się różni? Jak widzicie, głowicą. Głowicę ma większą, ma większy rozstaw, także już można większe na przykład wiertła wkładać. I tutaj mamy z udarem wkrętarkę i wiertarkę. Możemy przestawiać sobie. Też tego dosyć często używam. Także to. Teraz następna multitool. Też znacie to. Już niejednokrotnie widzieliście to w akcji. To jest małe draństwo, ale strasznie hałaśliwe, ale skuteczne. Zaraz wam pokażę. Uwaga, może być głośnawo jak bateria i zobaczcie, że mogę się, powiedzmy, w płytę se przytrzymam nogą. No i tak mogę się wrzynać nawet na środku i w miarę precyzyjnie docinać. Także to jest to. I teraz, gdzie to było? Tutaj było. Kolejne. No to wyrzynarka. To też pewnie widzieliście już nieraz. Też ją używam dość często do wycinania różnych rzeczy, także no, wyrzynarka jest, jak każdy widzi, ale sprawdza się też, już widać, zmęczona, wypracowana, ale działa jak najbardziej już kilka lat. Kolejne. Kompresor. No, kompresor, to już widzieliście, kiedyś sobie koło dopompowywałem nim. On, koło od samochodu mogę spokojnie nim sobie napompować, czy tam piłkę, materac, co tylko chcecie. Rzadko używam, ale jeszcze tutaj ma właśnie, że możecie sobie ustawiać, ile tam barów czy atmosfer chcecie. Fajna sprawa. Kolejna. No to już taki większy sprzęt, to już piła tarczowa. Też oczywiście jest. Też oczywiście jest na akumulator ten, co wszystkie. Także te rzadko tego używam, ale mam. No i na koniec latarka. Też na akumulatorek. Rzadko używam, mam inne latarki, także. Także, no ale jest, także to ona była w komplecie. Także to jest właśnie z tych grafita i jeden z ostatnich, to jest właśnie już lisiczka mała. I to już jest od Milwaukee, to jest właśnie mała do jakichś ciężko dostępnych miejsc. Tutaj, jak widzicie, ma, nie wiem czy będzie widać, kłódkę, blokadę. I ja jej nie uruchomię, muszę przełączyć. I wtedy tutaj stan akumulatora pokazuje. Ładnie się wrzyna, także. To chyba z elektronarzędzi takich na początek. Tyle, zaraz będziemy jechać dalej. Dobra, moi drodzy, teraz drobniczka jeszcze. Te elektronarzędzia, które wam pokazywałem, to jedno, no, bez wierteł, bitów, no te elektronarzędzia nie na wiele się zdają. Także tutaj, moi drodzy, pokażę wam, co mam z tych swoich skarbów i zaraz wam opiszę. O, chyba to na razie. I teraz tak. Wiertła do udaru. Te akurat wiertła, to już wymieniłem, to nie są grafita, bo tamte się skończyły. To są już, tu pewnie nie będzie widać, ale to są wiertła Milwaukee. To są z udarem, one mają węglik już poczwórny, także naprawdę wchodzą jak w masełko. Czyli mam dwie szósteczki, ósemka, dziesiątka, dwunastka, najpopularniejsze, które się używa.
tarcze do flexa. No to standardowe, ale zacząłem kupować Milwaukee. Są trochę bardziej wytrzymałe, na dłużej wystarczają. No i nie pękają. Teraz tak. Końcówka, znaczy bity końcówki też oczywiście Milwaukee. Jak wam powiedziałem, ostatnio się zakochałem w tej firmie. I tutaj mamy różnego rodzaju bity, końcówki. No i co jest fajne, jak gdzieś jest śruba głęboko umieszczona, jest przedłużka. Także tak to mniej więcej z tymi bitami wygląda. Tu jeszcze z Milwaukee mam na śruby końcówki. Także jakieś tam, jak właśnie telewizor montuję, czy jakieś inne są główki właśnie na śruby, to z magnesem jest, także na wkrętarkę i o wiele szybciej przykręca. No i oczy rzecz jasna, wiertła do metalu. Cały komplet. To już są Boscha, bo akurat były w promocji, nie w Biedronce, ale w promocji. Także to właśnie te przystawki do tych elektronarzędzi, które trzymam sobie gdzieś tutaj z boczku. No, mam jeszcze oczywiście jakieś rezerwowe tarcze do flexa. Końcówki do multitoola. Z tego tyle teraz tak. Pokażę wam może w tej torbie, co ja mam codziennej, że tak powiem. No latarka, rzecz jasna, musi być. Bardzo często jest ładowana z akumulatorkiem. Poziomiczka, którą też już pewnie nieraz widzieliście. To jest klucz. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. To jest klucz do odkręcania właśnie syfonów, zlewów, czyli sito od góry się zakłada, się wykręca. Jest bardzo, bardzo pomocny. To jest do mocowania, montowania zaworów. I co jest fajne, powiem wam to. To jest generalnie komplet, bo to jest do kontrowania. A to jest do wykręcania zaworów, czyli chociaż wam może pokażę, zaprezentuję. Poczekajcie, wezmę jakiś zawór. Na przykład zaworek 3/8. I załóżmy, że jest przykręcony do ściany tak na fest, że i nie ma jak za bardzo złapać. Wtedy sobie wkręcam sobie ten kluczyk i wtedy mogę sobie zawór wykręcić lub przykręcić. No dobra, tutaj co wam mówić, no zobaczcie sami, co mam w skrzynce. No to jest też fajne urządzenie, powiem wam, do przykręcania właśnie motylkowych, jakichś śrub czy desek sedesowych. Jest po prostu świetna sprawa, łapie się w ciężko dostępnych miejscach i grywa. Także wiele narzędzi nie noszę. No, oczywiście morsa muszę mieć, który się jak zwykle zaplątał. Norma jest bardzo pomocny i nie zgadniecie jakiej firmy. Nie to, że się chwalę, czy coś, ale tak. No i to jest do wymiany, to jest knapeksa, to jest no szczypce, powiem wam, idealne właśnie do przykręcania różnych właśnie, czy nawet wężyków, czy coś. Jest
świetna sprawa. Jest mocno wysłużony już, ale no, na razie nie kupuję nowego. Nowy, powiem wam, że nowy kosztuje prawie 300 zł taki, także na razie tego zużywam do końca. No i tutaj wszystkie rozmiary to wam nie będę pokazywał, ale to jest właśnie do wykręcania baterii stojących. To mam wszystkie rozmiary, oczywiście tutaj w kieszonce mam wszystkie rozmiary tych kluczy, takich tak zwanych lufowych właśnie, bo gwint jest długi, tak żeby do końca dołożyć i śrubkę wykręcić baterię stojącą jest wygodnie, a końcówka do tego, o tutaj macie zaprezentowany, tak to mniej więcej wygląda. Także nawet w ciężko dostępnym miejscu ustawiacie w ten sposób i możecie bez trudu łatwo wykręcić. No i jeszcze nie to, że się chwalę, bo i po co, ręczny brzeszczocik, bo nie wszystko oczywiście elektrycznym robię, nie? Ale jak widzicie też bardzo ładnie tnie. Oszcza wymienne od lisiczki pasują idealnie do tego. Także z tej skrzynki mniej więcej tyle. No, miarka. Nie zgadniecie jakiej firmy, już nawet nie będę mówił. Kluczyk 19, tam mam, ale 19 taką małą noszę w torbie, bo to jest właśnie do najczęściej, czy kibelki podwieszane właśnie są na 19, na te śruby, czy wężyki do baterii też są na 19, także ten jeden kluczyk sobie włożę. No i oczywiście imbusiki, chociaż powiem wam, tych imbusów nie wiem po co ja to noszę, bo imbusy mam też tutaj komplet. Także tamte kiedyś tak wrzuciłem i noszę. No i tutaj też oczywiście pisaczek z długą końcówką do zaznaczania, jak jakieś tam obrazki, duperelki, czy gdzieś coś głębiej to. No, a. No i szpatułki. Też chyba dość istotne do silikonu. Różne kształty, wzory. Także do formowania silikonu są świetne. Różne są szpatułki. Tymi mi się po prostu bardzo fajnie pracuje. I teraz tak. Także no, no torba codziennego użytku. Tak wygląda. Teraz przejdźmy do walizki. Jest tak zwana waliza elektryka. Ją używam jak robię, czy montuję żyrandole, lampy, czy instalacje elektryczne. No i tutaj tak, latarka czołowa, obcinak do izolacji. Tutaj mam też grzechotki, ale i śruby, ale to tam właśnie jakieś są drobne. Ma, jak widzicie, kluczyk jest malutki, ale też jest jeszcze też złamanym, także to używam właśnie przy takich elektrycznych, no jakieś tam szczypce, kombinerki, komplet kostek Wago. Tutaj knapeksa do izolacji. O, nie wiem, czy wam zaraz pokażę, o może tutaj się uda na tym kawałku. Jest fajne, wygodne, bo jak chcecie izolację obcinać, to to chroni przed skaleczeniem tej wewnętrznej izolacji, zewnętrzną izolację możemy ciąć, tylko powiem wam, że o, możemy obciąć i otworzyć ją, o, i nie uszkadzając tych drucików od izolacji. Tester napięcia, czy ma gniazdo uziemienie, czy nie. No i tester różnicówki. Jak się wciśnie różnicówkę, powinno teoretycznie wyrzucić. To no, oczywiście komplet śrubokrętów.
izolowanych. I tutaj tylko sobie biorę, powiedzmy, wybieram śrubokręt, zakładam i mogę przykręcać. I tak mogę zmieniać każdy jeden śrubokręt. Jest fajna sprawa, wygodna. Tester, no to to znacie chyba tutaj. Pokazuje napięcie, różne rzeczy można posprawdzać. Pióro do sprawdzania napięcia, czyli jak jest w przewodzie napięcie w ścianie, czy coś przykładamy i nam tutaj pokazuje czerwoną mruga. Także no, takie podstawowe, podstawowe narzędzia, które używam do elektryki. No, i teraz to jest blisko i teraz tak. To widzieliście, to widzieliście, moi drodzy, raz szukałem, właśnie to jest kamerka inspekcyjna, szukałem wycieku w ścianie i tego używałem. Nie wiem, czy wszyscy, na pewno nie każdy widział ten filmik, ale to wygląda mniej więcej tak. Jest, nie wiem, pewnie rozładowane, tak. Tutaj zakładamy, ale tu jest ładowareczka, że możemy to naładować. I teraz zakładam, bo tutaj mam tak, mam przedłużkę, że mogę przedłużyć to całość, ale to zakładam. O, zaświeciła się, zobaczcie, jednak jest naładowane i teraz spójrzcie. Nie wiem, może tak ja wam pokażę na tym. Zobaczcie, i tutaj teraz się wyświetla. I ja sobie mogę w ścianach, czy w różnych szparach, gdzieś, gdzie nie można dostrzec, mogę sobie podglądać. Także no, jest przydatne urządzenie, rzadko używam, ale używam. I to całe złącze jest na tyle elastyczne, że możemy wyginać to praktycznie w każdą stronę i nic się z tym nie dzieje. No jeszcze wam pokażę, co pewnie widzieliście już nieraz w akcji. Też grafita, tylko że to już jest sieciowy, nie na baterię. Młot udarowy, już taki potężniejszy, który no, kuje ściany, czy wykuwam beton. Już też do takich, można powiedzieć, zadań specjalnych. Także tak to mniej więcej z grubsza, moi drodzy, wygląda. Teraz jeszcze, jeszcze to schowam. I tak to mniej więcej wygląda. To chyba wszystko wam pokazałem. No tutaj to już widzieliście te węże do kuchenek gazowych, bo też nie latam, nie kupuję w sklepie. Zresztą w sklepach ja kupuję w hurtowni, bo w sklepach są pieruńsko drogie. Tutaj głowice, no głowice do kranów to te głowiczki są najczęściej używane w bateriach. Dlatego też mam ich zapas. Są różne rodzaje i staram się mieć właśnie. No a jeszcze mam komplet kluczy. Zaraz mam. Komplet kluczy. Jeszcze mam taki. No to też tam czasami je używam. Gdzieś tam, gdzie potrzebuję coś wykręcić.
I tutaj mam taki z papierkiem, nie wiem czy będzie widać. To jest właśnie kluczyk, już sobie go przystosowałem do wykręcania dysz w kuchenkach gazowych. Także ten papierek, żeby ta dysza ładnie się tam opierała. Tak, aha, i jeszcze jedno, co wam pokażę. No, w sumie dwie rzeczy, bo tego też nie za często używam. Tutaj jest do przewodów internetowych, telefonicznych, tester przewodu, obcinak, zacisk. To jest takie typowe do tych właśnie telewizyjnych czy internetowych. Tego, tak powiedziałem, rzadko używam, ale czasami gdzieś jakiś kabel trzeba przenieść czy coś, to wtedy to biorę i używam sobie. No i to też znacie z moich materiałów, czyli detektor gazu. Detektor gazu, czy nawet jak potrzebuję zmienić LPG, sprawdza tutaj LPG, czat i ciśnienie, tak, robię próbę ciśnieniową, tutaj podłączam wężyki i tą całą aparaturkę, którą tam widzieliście na filmikach, i wtedy mi sprawdza, czy trzyma ciśnienie w rurach lub gaz ziemny. No, bez tego to bym nie mógł nic przy gazie zrobić tak naprawdę. No i w sumie chyba, moi drodzy, tyle. No, tutaj mam no tych szpargałów, pierdółek, ale no jeszcze mogę wam pokazać w sumie to, które też dość często używam, czyli zestaw otwornic. No i te otwornice to czy do drewna, czy do regipsu, cały komplet otwornic. Tutaj macie rozmiary. Także no też już akurat tutaj tam jedną starą, to tutaj już nową kupiłem, ale niebieską, ale to dla płyty nie ma różnicy koloru. Czy tam będzie ją wierciła niebieska, czy żółta. A i jeszcze jedno. Były pytania też, czym ja spryskuję, jak formuję silikon. Bo silikon zawsze trzeba tam na mokro formować. I się pytaliście, czego używam. Kochany YouTubie, to nie jest lokowanie produktu. Używam czegoś takiego. Jest to w aerozolu, w każdym markecie można to kupić. I jest naprawdę świetne do formowania właśnie silikonu, także polecam i nie lokuję produktu. Także chyba moi drodzy, chyba wszystko, tak patrzę się, rozglądam. Generalnie chyba wszystko, jeszcze mogę wam takie ustrojstwo fajne pokazać, ale jak znajdę w tym moim, mam bałaganie, to wam zaprezentuję. Zaraz pokażę wam, do czego to służy, chociaż pewnie większość z was wie. Tylko nie wiem, czy ja znajdę te kołeczki do tego. Ale to jest akurat, moi drodzy, do regipsu. Mam, hura. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra, zobaczcie, to jest do takich kołków, do regipsów. I jest tyle fajna sprawa, już wam pokażę, jak to działa. Zakładamy sobie to tutaj, bo to siedzi w ścianie, ta część. A widzicie, kurczę,
czekajcie, za mocno wkręcam. O. Ta część cała siedzi w regipsie. Skowana. Powinienem zrobić otwór i wam pokażę. Chociaż czekajcie. Zrobimy to jak należy. I teraz tak. Mamy tutaj zrobioną dziurę pod ten kołeczek. To załóżmy to umownie, że to jest płyta regipsowa, nie meblowa, bo to jest kołek do płyt regipsowych. Wciskamy ten kołeczek. On powinien się wbić w płytę. Ja go tu nie będę wbijał, bo się może mi pokrzywić. I teraz zwróćcie uwagę. Zakładam to urządzonko. Tylko będę musiał docisnąć. I teraz spójrzcie, co tutaj się będzie działo po drugiej stronie regipsu. Siekołek, to się oparło z tyłu o płytę. I wtedy możemy tą śrubę nawet całą już sobie wykręcić, założyć co chcemy na tą śrubę i wkręcić z powrotem. Także fajna sprawa do właśnie płyt regipsowych. Także takie jeszcze urządzonko, które też używam sobie czasami. No, także moi drodzy, z tych narzędzi chyba generalnie rzecz biorąc pokazałem wam wszystko, no w miarę dokładnie, nie sposób, bo jak każdą szpargałę, każdą pierdołę bym wam wyciągał, to byłoby tego, no strasznie dużo bym tutaj mógł tasiemca robić, że tak powiem, ale z grubsza poznaliście moje narzędzia, do czego służą. Jest jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałbym wam pokazać. To też czasami używam do oznaczania na przykład tablic elektrycznych, jak robię, podpisuję. Jest to drukareczka, która, no nie wiem, coś tutaj jest, na przykład, no nie wiem, coś starego, co było i chcę to wydrukować. Tutaj wychodzi, obcinam i tu jest, o, i tu jest numer zwrotu akurat, numer zwrotu, bo można wpisywać co się chce, różne większe litery, symbole, także no tego też używam, powiedzmy, do oznaczania lub czasami jako, są też te naklejki jako plomby. Takie niezrywalne, czyli jak się zerwie, to pozostaje ślad i czasami zakładam plomby na przykład na wąż, który od gazu, który założę, żeby nie było potem, że ja źle założyłem, ktoś odkręcił, do mnie zadzwonił, że ja źle założyłem. Także czasami zakładam plomby, drukuję, są specjalne do plomb i to jest chyba takie jedno z ostatnich urządzeń, które czasami używam. Moi kochani, i na koniec chciałbym ogłosić taki maleńki, na początek maleńki konkursik. Rozlosuję wśród wszystkich, którzy trafnie określą, chyba to dobre będzie masło maślane, chciałem powiedzieć, którzy trafnie zgadną datę, od którego roku prowadzę tą działalność swoją, wylosuję osobę, która otrzyma ode mnie taki kubek termiczny. To jest taki typowo narzędziowy, ale to jest kubek termiczny z przesuwanym dzióbkiem i to jest, nie jest, wygląda jak puszka, ale zapewniam was, że jest to kubek termiczny dla prawdziwego pracownika fizycznego. Także spośród każdego, który trafnie określi, od kiedy zacząłem działalność, nie mówię o miesiącu i dniu, ale wystarczy rok założenia mojej działalności, poda w komentarzach, rozlosuję właśnie ten kubek termiczny. Także zachęcam, na pewno sprawne oko wyłapie, bo nie jest to żadną tajemnicą,
a z biegiem czasu postaram się robić więcej, nie wiem, konkursów czy nagród nawet dla wspierających ten kanał. Także dzięki Wam się rozwijam i dzięki Wam ten kanał jest. To, że przekroczyliśmy tą, jak powiedziałem, magiczną barierę 1000 subów, zawdzięczam Wam. To mnie motywuje do dalszej pracy, do dalszego nagrywania. I naprawdę jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję i zachęcam do subowania. Nie namawiam, ale zachęcam. Oczywiście, jeśli się komuś nie podoba, nie pogniewam się, jak da łapkę w dół, bo każdy ma swoje gusta. Każdy sub, każda łapka w górę, rzecz jasna, będzie mnie cieszyć, radować, motywować, ale i każda łapka w dół będzie mnie motywować do tego, żeby starać się jeszcze bardziej. Wiem, że nie każdego jest sposób zadowolić, nie każdemu się musi podobać to, co robię, to, co pokazuję, ale robię to dla Was, nie dla siebie. Także zachęcam do oglądania, do subowania. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się podobał. Jeśli tak, będziemy wymyślać nowe, może Wy będziecie mieli jakieś propozycje. Będziemy próbowali robić coś wspólnie, razem. Także jeszcze raz wielkie dzięki i jak zawsze do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!